Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem speed test Huawei Mate 10 Lite kontra Honor 9 Lite na pokładzie Huawei High Silicon Kirin 659 4 GB pamięci RAM, na pokładzie Honora również ten sam procesor High Silicon Kirin 659, ale 3 GB pamięci RAM. Dobra, sprawdźmy, jak oba telefony wypadają, jeżeli chodzi o prędkość otwierania aplikacji, pozostawanie ich w RAMie. To samo w przypadku gier, czyli taki standardowy jak u mnie speed test. Więc pierwsze co, oczywiście wyczyśćmy sobie wszystko, żeby żadnych aplikacji nie było w RAMie. Więc co, testujemy. Pierwsze co, Allegro. Który pierwszy ją otworzy? Zasadniczo Remis. AliExpress. No, myślę, że minimalnie jest szybciej Huawei Mate 10 Lite. Jeszcze raz sprawdźmy. Było jakieś pozwolenie na coś, więc no, bym powiedział, że praktycznie Remis również. Ceneo. Minimalnie szybciej Huawei, ale bardzo. Galerie. Praktycznie Remis. HBO Go. Pierwszy Mate 10 Lite. Ipla. O, chyba mały falstart. Nie, dziękuję. Zamkniemy. I jeszcze raz Ipla. Również minimalnie szybciej Huawei. Jak dojadę Pay? Również, widzicie, jest minimalna różnica. Mimo że dwa takie same procesory i telefony teoretycznie tego samego producenta, bo Huawei, z jednej strony Honor, z drugiej strony Huawei. Dobra, lećmy dalej. Mapy. Tym razem szybciej Honor 9 Lite. Player.pl. Wygrał Huawei. OLX. OLX minimalnie szybciej tutaj. Następnie pyszne.pl. W przypadku pyszne.pl jak dla mnie Remis. Pizza Portal. Minimalnie Huawei. Sklepy. Sklepy identycznie. Spotify. Minimalnie szybciej na Honorze. TapTalk. Wygrał Huawei. TripAdvisor. TripAdvisor szybciej na Huawei'u. Twitter. Również Huawei wygrywa. Następnie, o, sorry, falstart. Uber. Jak w przypadku Ubera. Szybciej Huawei. Następnie Wykop. Również wygrał Huawei. I ostatni z aplikacji YouTube. Jeżeli chodzi o YouTube, również wygrał na Huawei. No więc widzicie, mimo że te same procesory, praktycznie ten sam producent, tutaj mamy Huawei, jeden drugi telefon produkuje, smartfon, tutaj, tylko że nazwa tu jest Huawei, tu Honor. Huawei Mate 10 Lite lepiej sobie daje radę, jeżeli chodzi o otwieranie aplikacji i prędkość ich otwarcia, niż Honor 9 Lite. Dobra, a jak z RAM-em? Czy te wszystkie aplikacje też dobrze pozostają w RAM-ie? Sprawdźmy. Allegro. W obu przypadkach restart. AliExpress. W RAM-ie w obu. Ceneo. Ceneo się zrestartowało w obu. Galerie w obu przypadkach w RAMie. HBO Go. Tutaj mamy restart, tutaj jest w RAMie. Ipla. Pamięci RAM. Tu jest niestety doczytywanie. Jak dojadę w RAMie. Tutaj Honorze niestety coś doczytuje. Mapy. W RAMie. Tutaj nie. Player.pl. Pamięci RAM w Honorze restart aplikacji. OLX. OLX w obu przypadkach mamy ją w pamięci RAM. Pyszne.pl. W obu się
No tutaj coś doczytuję, więc tutaj wygrywa też Huawei. Pizza Portal, w pamięci RAM tutaj niestety nie. Sklepy w RAMie. Spotify, w pamięci RAM, tu mamy zrestartowaną aplikację. TapaTalk, tu mamy restart, tu jest w pamięci RAM. TripAdvisor, w obu przypadkach w RAMie. Twitter, w pamięci RAM, tu niestety w Honorze nie do końca. Ubery, w pamięci RAM, w Honorze nie. Wykop w RAMie w obu przypadkach. I YouTube, tu w RAMie, tu mamy coś doczytywane. Więc jak widzicie, mimo że różnica jest teoretycznie, tu mamy 3 GB pamięci RAM w Honorze, w Huawei Mate 10 Lite mamy tych 4 GB pamięci RAM i tutaj w przypadku RAMu również wygrywa Huawei. Więcej pamięci, aplikacji jest zachowywanych w pamięci, więc lepiej sobie to daje radę. Dobra, zamknijmy sobie je wszystkie. Zobaczmy, co będzie z grami, który okaże się lepszy, jeżeli chodzi o kwestię odpalania gier, pozostawiania ich w pamięci RAM. Więc jedziemy. Pierwsze co? Asphalt 8. Pamiętajcie, dwa takie same procesory. High Silicon Kirin 659 w obu przypadkach. No i cóż, który będzie szybszy? Huawei minimalnie szybciej niż Honor 9 Lite. Następny tytuł. Temple Run 2. Widzimy paski postępu, szybciej to idzie na Huawei Mate 10 Lite. Honor, no niestety w tyle. I widzicie, praktycznie tutaj już nam się animacja zaraz skończy. Możemy startować w Honorze, jeszcze chwilę dłużej to trwa. Dobra, następnie Subway Surf, czy też Subway Surfers, Monaco Edition. Dobra, co dalej? Jak to będzie wyglądało? Który pierwszy nam to odpali? Widać, że minimalnie chyba znowu szybciej będzie Mate 10 Lite, oczywiście. No ale czekajmy. Tak, tu już jesteśmy. Tutaj czekamy. Dobra, kolejny tytuł. Dead Trigger 2. Minimalnie widać znowu różnicę. Ale zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest mała, ale jednak znowu Huawei wygrywa. Asphalt Extreme. Widzimy paski postępu, jak szybko biegną w dół. W Huawei Mate 10 Lite mamy już ją na samym dole i również jest on minimalnie szybszy. Kolejny z tytułów. World of Tanks. I w tym tytule o dziwo wygrał Honor. Tu jeszcze coś cały czas na myśli. Synchronizuje. Dobra, nie będziemy czekać, lećmy dalej. Kolejny tytuł, Fruit Ninja. Jak będzie wyglądała sytuacja tutaj? Również widzimy paski postępu, jak szybko biegną. W przypadku Mate 10 Lite jesteśmy już praktycznie w grze. Honor 9 jest troszeczkę w tyle. I ostatni z tytułów, Unkilled. Tu na pewno będą jakieś różnice, więc zobaczymy, co okaże się szybsze. Na razie widzimy ciemność, ale już są pierwsze ekrany, pierwszy Huawei, drugi ekran również Huawei. No i Honor niestety, widać, że troszeczkę odstaje od Mate 10 Lite. Tu już jesteśmy w grze, w Honorze, czekamy. Czekamy chwilę. No i cóż, jak długa? No tutaj widzicie, dosyć znacząca różnica. Może w innym momencie gry się ładujemy, ale tytuł odpala się o wiele dłużej. Więc po raz kolejny znowu wygrywa Huawei Mate 10 Lite. Jest minimalnie szybszy od Honora 9 Lite. Dobra, a jak z RAM-em? Tu mamy 4, tu mamy 3 giga. Ustawiam, że wynik już wiemy, jaki będzie, ale lepiej to sprawdzić. Asphalt 8 w pamięci RAM. W przypadku Honora również trochę trwało to wywołanie z pamięci, ale gry się nie zrestartowały. Temple Run 2. Tu jesteśmy w RAMie. O, w Huawei'u. Niestety mamy doczytywanie aplikacji. Znaczy w sumie gry. Subway Surfers. Jesteśmy w RAMie. Tutaj niestety nie.
Tym razem Honor coś pokazuje. Dead Trigger 2. Pamięci RAM. Tutaj również, ale troszkę dłużej trwało to wszystko. Asphalt Extreme. W pamięci RAM w Huawei'u jest restart. World of Tanks. Tu jesteśmy w ramie, tu również. Fruit Ninja. Ja słyszę dźwięki i tu już jesteśmy w aplikacji, tu również. Widzicie, te różnice nawet odczytania i z pamięci RAM. Ewidentnie Huawei robi to lepiej. I Unkilled. Tu jesteśmy w grze. Widzicie, tu zawsze chwilę czekamy. Dobra, jeżeli chodzi o RAM, tak realnie patrząc, więcej aplikacji w przypadku Honora było w tym ramie, ale sami widzicie, jak długo trwa wywołanie aplikacji, która już jest otwarta. No tutaj wygrywał Huawei, więc nie, no dobra, dajmy tutaj jedno małe zwycięstwo dla Honora 9 Lite. No więcej tych aplikacji i gier, w sumie gier, utrzymało w pamięci RAM, ale wywołanie ich trwało zdecydowanie dłużej niż w przypadku Huawei Mate 10 Lite. Więc cóż, widzicie porównanie prędkości, który lepszy? No jak dla mnie ewidentnie Huawei Mate 10 Lite jest lepszym wyborem niż Honor 9 Lite, mimo że to ta sama firma, tylko inny brand, z jednej strony Huawei, z drugiej strony Honor, a tak naprawdę dwa Huawei, ale Mate 10 Lite wypada lepiej niż Honor 9 Lite. Dobra, widzieliście jak one działają, wnioski wysunięte, więc cóż, nie ma co więcej gadać. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś jeszcze wiedzieć, piszcie w komentarzach, na dole macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, gdzie można wesprzeć rozwój tego kanału. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam, łapki w górę też się przydadzą, komentarz dla statystyk, jeżeli muszą być łapki w dół, ok, też mogą być, nie ma problemu. Tyle, speed test, porównanie. O, nawet aż mi się coś tutaj Google skumało. Speed test, porównanie Huawei Mate 10 Lite kontra Honor 9 Lite. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!